Dzień dobry, Anna Raciniewska, witam Państwa w wywiadzie gospodarczym. Naszym gościem jest dzisiaj Paul Stanek, prezes zarządu firmy Dr. Schumacher. Dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu. Witamy Pana, będziemy razem zastanawiać się, jak zabezpieczyć przy drugiej fali koronawirusa Polskę w środki dezynfekcyjne, co nie bardzo nam wychodziło na samym początku epidemii, pandemii. Kiedy koronawirus zamknął granice i nagle się okazało, że mamy braki, kiedy towarem deficytowym stał się i papier toaletowy, i maseczki, i fartuchy, ale też płyn dezynfekcyjny do odkażania powierzchni rąk. Kiedy spółki Skarbu Państwa rzuciły się na pomoc, uratowały nas, wdrażając ad hoc produkcję na swoich taśmach. Ale czy to była sytuacja, która działa się tylko w Polsce? Jak pana doświadczenie mówi, czy cały świat miał podobnie? Panie doktor, ta sytuacja miała miejsce nie tylko w Polsce, lecz na całym świecie. Ona jest spowodowana jakby też strukturą rynku, zwłaszcza rynku polskiego. Jeżeli patrzymy na ten rynek profesjonalny środków dezynfekcji w Polsce, to znaczy środków dezynfekcji nie tylko do rąk, ale do sali operacyjnych, do powierzchni i tak dalej, to jest ten rynek w Polsce w 90% uzależniony od zagranicznych producentów. Mamy faktycznie jedną firmę polską, która produkuje i bierze udział w tym rynku. Rząd polski, jak i inne rządy Unii Europejskiej czy inne rządy w świecie, które też są uzależnione od importu, podjął tutaj właściwie dobrą decyzję i nie podjął ją innej niż inne kraje. Tak? Uruchomił, zrobił wszystko to, co było możliwe, by te nagłe zapytania z rynku, to nagłe zapotrzebowanie, które praktycznie powstało z dnia na dzień, żeby je zaspokoić. Ten polski rynek, mówi pan, że tylko 10% jest produkowanych u nas. Czy to też jest taka sytuacja, kiedy zamyka się granice, że zostajemy praktycznie z niczym? To jest sytuacja, gdzie każdy kraj najpierw patrzy na swoją gospodarkę, na swoją służbę zdrowia i mówi producentom, którzy produkują w danym kraju, słuchajcie, zaspokajajcie najpierw zapotrzebowanie na własny rynek, a potem na inne rynki. Trzeba się też zastanowić, dlaczego w Polsce ten rynek jest taki, jaki jest. Dlaczego w Polsce 90% środków do dezynfekcji pochodzi z zagranicznych rynków. I tutaj trzeba poruszyć kwestię akcyzy. Alkohol, czyli jest to w szczególności albo izopropanol, albo etanol. Nasza firma akurat używa etanolu, jak i inne firmy zagraniczne. On jest skażany skażalnikami. I te skażalniki, które są używane do produkcji naszych środków, jak i w naszej firmie, jak i w innych firmach, one są w Polsce obłożone z akcyzą. Czyli powstaje taka jakby sytuacja dosyć dziwna, że my jako firma z Lubania, czyli produkująca w Lubaniu, gdzie mamy 1400 osób, tak? Lubań jest położony na Dolnym Śląsku, jakby ktoś nie wiedział, ale mogę produkować 30 km dalej, czyli w Zgorzelcu, środki do dezynfekcji, nie płacąc akcyzy, tak? Mogę je importować do Polski też nie płacąc akcyzy, a produkując się w Lubaniu, płacę za ten środek do dezynfekcji akcyzę i podrażam koszty produkcji o 300%. Jeżeli to nie tylko nas dotyczy, tylko innych producentów, a tak jest, bo jestem w tej firmie od 10 lat, to nikt z tych profesjonalnych producentów nie rozpocznie produkcji w Polsce, bo to się po prostu nie opłaca, jest to nierentowne. Czy to oznacza, że z kolejną falą pandemii możemy znowu zostać przy zamkniętych granicach bez niczego, ponieważ nic się przez ten czas nie zmieniło? Czy te środki, które w tej chwili mamy na rynku, te środki nieprofesjonalne, nazwijmy to, zabezpieczą cały polski rynek? Czy ponownie będziemy mieli zamknięcie granic, jak to miało miejsce w szczególności w marcu, w kwietniu? Czy będzie shutdown? No na to pytanie nie mogę pani odpowiedzieć. Osobiście myślę, że nie, bo żadna europejska gospodarka czy światowa nie może sobie na to pozwolić, bo to jest ogromny koszt dla całego społeczeństwa.
Na pewno jest tak, że jak będzie druga fala, niby ją już mamy, to znowu będzie gdzieś dyrektywa w każdym państwie, dostarczajcie najpierw na swoje rynki lokalne. To, co się stało teraz na wielu rynkach, nie tylko w Polsce, myślę, że to zaspokoiło zapotrzebowanie rynku tylko dla takiego normalnego użytkownika środków dezynfekcji, czyli zwykły Kowalski jest dzisiaj w stanie kupić, bo rynek został zalany. Każdy producent, każda firma, która ma nalewarkę, która produkowała płyny do styskiwaczy lub płyny do samochodów jakieś, tak, miała nalewarkę, mogła, korzystając z takiej uproszczonej, legalnej procedury, zgłosić w ciągu 7 dni dostać pozwolenie, że będą produkować płyny do dezynfekcji według receptury WHO. Tak? My, dopuszczając środek do dezynfekcji do rynku, potrzebujemy na to od 18 do 30 miesięcy. Czyli tu już jest duża różnica, jakby 7 dni, a 18-30 miesięcy. Dlaczego tak się dzieje? Bo nasze, tak jak innych producentów, tych, co się specjalizują na ten rynek profesjonalnym, te receptury i te środki dezynfekcji są przepadane. W służbie zdrowia czy w szpitalach nie mamy tylko koronawirusa, mamy mnóstwo innych bakterii, wirusów i nikt do dzisiaj nie wie, czy to, co zostało tak na szybko, ad hoc, korzystając z tej uproszczonej metody dopuszczenia preparatu czy środku biologicznego do rynku, czy to tak naprawdę działa, czy funkcjonuje. Będziemy to widzieli nie zaraz, tylko za pół roku, za rok, jak liczba infekcji w szpitalach wzrośnie. No i co zatem idzie? No, większa liczba zakażeń w szpitalach i więcej zgonów z powodu infekcji. Kiedy idziemy do sklepu i na półce stoją buteleczki podpisane antybakteryjne, antywirusowy, wszystko zabija, to niekoniecznie musi być prawda? Czy to jest... Znaczy, patrząc na ten, nie do końca te są, jeżeli ktoś korzystał, i powiem tak, jeżeli ktoś korzystał z uproszczonej procedury dopuszczenia takiego środku do rynku, to nie miał szans, żeby przepadać, czy tak naprawdę jest. Ale mówi pan, że te środki również trafiły nam do szpitali, czyli tam, gdzie właściwie rzeczywiście życie jest bardziej zagrożone i te procedury powinny być znacznie ostrzejsze. Takie informacje dochodzą ode mnie. My mamy dział sprzedaży, sprzedajemy różne nasze środki na rynku polskim, uczestniczymy w rynku i takie informacje do nas dochodzą, że szpitale zostały też, ponieważ nie miały wyboru też, nie były od środków do dezynfekcji dostępne, zostały jakby zalane tymi środkami, które tak szybko wkroczyły na rynek. I tutaj poruszamy jakby następny duży, duży temat. To jest temat compliance, czyli temat używania środków do dezynfekcji zgodnie z przewidzianą procedurą. Jeżeli ktoś używa takich środków, taki zwykły Kowalski, to co zostało dopuszczone według uproszczonej procedury do rynku, jeżeli on kupuje gdzieś taki środek, tak, i używa go raz, dwa razy dziennie, i ten środek nie ma takich właściwości, że nawilcza skórę i tak dalej, to się tu nic nie dzieje. Na ten rynek to jest środki, które są tak dopuszczone według tej uproszczonej procedury, one są z mojego punktu widzenia wystarczające. Ale na rynku profesjonalnym w szpitalach, gdzie taka siostra w szpitalu czy lekarz dezynfekuje sobie ręce 20 do 30 razy dziennie, to jeżeli te środki nie są profesjonalne, no to powoduje podrażnienia skóry, tak? Siostry, lekarze używają jej nie tak, jak powinny, bo to w pewnym momencie też boli. To jest jedna rzecz, czyli ryzyko, że ręce czy powierzchnie zostaną nie tak zdezynfekowane, jak powinny, bo idzie w górę. I wtedy powstaje problem, bo wszystko nie odbywa się zgodnie z procedurą i ilość zakażeń też nam pójdzie z czasem do góry. Czy uważa pan, że receptą na poprawę tej sytuacji, na uprofesjonalizowanie tego rynku środków dezynfekcyjnych jest właśnie zwykła formalność, zwykła zmiana wysokości akcyzy lub zdjęcie tej akcyzy i to zapewni nam pewne bezpieczeństwo?
Z mojego punktu widzenia tak, to są rzeczy formalne. Jeżeli chcemy, żeby w Polsce czy polski rząd miał dostęp do środków dezynfekcji też wysokiej jakości, produkowanych na rynku polskim, to należy się zastanowić, na które skażalniki, które skażają nam alkohol, który jest potrzebny do produkcji do środków do dezynfekcji, które obkładamy akcyzą, a które nie obkładamy akcyzą. Na dzisiaj jest parę skażalników, które nie jest obłożone akcyzą w Polsce, ale nikt z nich nie korzysta już z tych producentów profesjonalnych, którzy działają dzisiaj na rynku. Natomiast to, co w innych krajach, ja tu mówię o Niemczech, jak mówię o Francji, o Wielkiej Brytanii, tam nie jest to obłożone akcyzą, czyli można produkować bez akcyzy. Oczywiście są to środki tylko przewidziane do użytku dla rynku profesjonalnego, a w Polsce jest to obłożone. I to jest wielka, wielka bariera dla biznesu, żeby też rozpocząć produkcję w Polsce. Ale zależy państwu, aby wejść na polski rynek, aby wspólnie budować polską gospodarkę, aby uniezależnić polski rynek od zagranicy, mimo tych wszystkich przeszkód. Macie swoją fabrykę, która zatrudnia mnóstwo ludzi tutaj w Polsce. Nie tylko nam zależy, ale my jesteśmy też przygotowani do tego. Tutaj zwykła formalność jakby nam przeszkadzała, żebyśmy tą produkcję rozpoczęli. Jeżeli w prawie się dalej nic nie zmieni, no to dla nas się też nic nie zmieni. Będziemy te środki do dezynfekcji produkować za granicą i importować je do Polski, tak jak dotychczas każdy z tych innych większych graczy na rynku. Ale chcemy to zmienić. Tak? I to wtedy, jeżeli mając fabrykę w Niemczech i w Polsce, jest możliwość w czasie takiej epidemii, żeby zaspokoić zapotrzebowanie na oba rynki. Tak, produkując w Polsce środki do dezynfekcji na rynek polski i w Niemczech na rynek niemiecki i inne rynki. Polecamy zatem ten temat regulatorowi. Życzymy wszystkim państwu, abyśmy nie mieli takich kłopotów jak na początku pandemii, abyśmy byli zabezpieczeni i panu, panie prezesie, aby mógł pan rozpocząć produkcję na polskim rynku. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję państwu. Dziękuję pani.